Cześć wszystkim z tej strony, Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Syberii. Jak pamiętamy, poprzednio zajechaliśmy sobie do nowego miasteczka, do miasteczka, które się nazywa Komkolsgrad. No i nie przedłużając, wychodzimy w sumie już, bo nic tutaj nie ma do roboty, tak, ale jak widzimy, nie ma tutaj Oscara, więc to jest ciekawa dość kwestia. Swoją drogą, akurat wy tego nie widzicie, ale nie zdziwcie się, jeśli ja nagle będę zirytowana albo coś, bo kursor mi się przykleił, wiecie, ten kursor Windowsowy, a nie kursor z Syberii. Właśnie do tego kursora z Syberii, do tego okręgu przyczepił mi się ten kursor Windowsowy i wy tego na szczęście nie zobaczycie, ale ja się będę musiała męczyć z białą strzałką. No, trochę tutaj ponuro, lekko mówiąc. W ogóle ja pamiętam, że jak byłam młodsza i właśnie grałam w tą grę, to strasznie mnie przerażała ta lokacja, ale dobra, idziemy tutaj. O, jest to Oscar. Oskarze, co się dzieje? Dlaczego pociąg się zatrzymał? Gdzie jesteśmy? Znowu rozkręciły się sprężyny pociągu, Kate Walker. Jeśli chodzi o pytanie odnoszące się do naszego geograficznego położenia, nie mam bladego pojęcia. Więc lepiej poszukajmy maszyny nakręcającej, mój drogi Oskarze. Mam nadzieję, że jest tu jakaś. Tutejsze powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie powinienem ryzykować opuszczania lokomotywy. Moje styki skorodowałyby bezpowrotnie. Oczywiście, zobaczymy. No dobra, to pogadajmy. Dobrze, spójrzmy na to z pozytywnej strony. Muszę rozprostować kości. Coś nie tak, Kate Walker? Czy jest ci niewygodnie? Czy wyposażenie dla pasażerów pociągu jest niskiego standardu? Natychmiast przyniosę ci urzędowy formularz skarg i zażaleń. Nie, Oskarze. Wszystko jest w porządku. Spacerek dobrze mi zrobi, to wszystko. Ej, tu naprawdę jest posępnie. Ciekawe, gdzie do licha znajdę tu maszynę nakręcającą. Mam do ciebie pełne zaufanie, Kate Walker. Jesteś przecież odważną i pomysłową kobietą. Hipokryta. No tak, przecież sam nic nie robisz, nie, Oskarze? Oskarze, nie mógłbyś choć ten jeden raz się wysilić? Gdybyśmy razem poszukali maszyny nakręcającej, to we dwójkę byłoby szybciej. Masz rację, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, Kate Walker, ale wysokie stężenie wyziewów metali ciężkich, które zatruwają atmosferę, może spowodować spustoszenie w moich trybach. Miejmy nadzieję, że Hans Vorarlberg kiedyś tu mieszkał. Może przewidział dla swoich lokomotyw nieplanowany przystanek i umieścił gdzieś maszynę nakręcającą. W przeciwnym razie dalsza podróż stoi pod znakiem zapytania. Nie zapominaj, że Hans Vorarlberg to geniusz w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Ale czy to geniusz ze zmysłem planowania naprzód? Przekonamy się o tym, gdy znajdziemy maszynę nakręcającą. Mój Boże, Oskarze, cóż bym zrobiła bez ciebie? Nie ma jak sarkazm, nie? Cały czas się zatrzymujemy. Czy kiedykolwiek dotrzemy do kresu podróży? Po prostu nakręć pociąg i możemy natychmiast wyruszać. No liczę chcesz, na to. Chyba Oskarowi też się tutaj nie podoba, skoro nie będzie chciał biletu nawet. Do zobaczenia, Oskarze. Będę tu czekał, Kate Walker. No, to idziemy dalej. Swoją drogą, absolutnie kocham melodię tutaj w tle, która jest. To znaczy, no już się skończyła, ale nie zmienia to faktu, że absolutnie ją uwielbiam. W ogóle, o ile wam mówiłam, że właśnie ta lokacja mnie przerażała, kiedy byłam młodsza, wspinamy się tutaj, to... Naprawdę bardzo dzisiaj lubię Komkolsgrad i naprawdę jest moją ulubioną w zasadzie lokacją ze wszystkich. Jest moim zdaniem też najbardziej klimatyczna. No i jak mówię, no po prostu dzięki temu klimatowi, który się tu tworzy głównie, strasznie właśnie lubię tą lokację. No i znaleźliśmy się w środku posągu. I mamy tutaj, jak widać, takie pseudo mieszkanko, kwaterę mieszkalną, kij wie. No i dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj cylinder oraz mamy plany. Plany tego posągu, w którym się znajdujemy. No i jest tutaj właśnie takie ciekawe, coś zaznaczone jest noga, prawda, a tutaj jest jakiś włas. I to jest dla nas podpowiedź. Podpowiedź dość spora, jest też jakaś wajcha. Tu bierzemy wszystko i patrzymy tutaj. No i bierzemy tą rączkę, montujemy ją tutaj i podsuwamy do przodu ten pomnik. Tak on się właśnie, jak mówię, podsuwa. Póki co mamy jakby dwa stany tego podsunięcia pseudo. I póki co zbliżamy się jak najbardziej tylko możemy do pociągu. A potem zobaczymy,
W sensie póki co niepotrzebny nam jest ten stan pseudopośredni między właśnie pociągiem a drabiną, żeby zejść. No i dobrze. Podoba mi się w ogóle, że widać Kate w tym posągu. W ogóle te posągi też mnie okropnie przerażały, jak pierwszy raz w to grałam. Wiecie, takie harpy, Boże, harpy? Co? Nieważne. W każdym razie, no skoro jesteśmy tutaj już przy pociągu, to naciskamy tutaj guziczek. No i jak widać, maszyna nakręcająca się znajduje w nóżce tego posągu. I szczerze, ja to pamiętam też właśnie, jak grałam kiedyś tam. Pozwolę to sobie pominąć już, jak się odsuwamy tym pomnikiem, tą animacją i po prostu wyjdziemy. Właśnie pamiętam, że jak kiedyś grałam po latach w tą grę z moją mamą, to strasznie ciężko było nam wykombinować, co się dzieje. Znaczy, co się dzieje? O właśnie, coś się dzieje. Bo Kate sama podchodzi, to ty jesteś? Kto ty jesteś? Co ty w naszym pociągu robiłeś? Halo! Halo, panie! Kate, weź go gonia, nie stoisz w miejscu. Gonimy! Dobra, dokończę jeszcze tylko, co mówiłam, mianowicie, że właśnie jak mówię, strasznie ciężko przyszło nam wykombinowanie, że to właśnie w tym posągu jest maszyna nakręcająca. I to właśnie mojej mamie się udało to wykombinować. No i dobra, ten człowiek, który był w naszym pociągu w niewiadomym interesie, uciekł sobie tutaj, natomiast pójście tutaj nic nam nie da w tej chwili, więc idziemy po prostu do pociągu. Zobaczyć, po co on tam był w ogóle. Nie ma Oskara? Co jest? W takim razie do wagonu jak najszybciej. W ogóle tutaj najbardziej widać, jak jej cień tak podjeżdża do góry, jak wchodzi po schodach. To jest też zabawne, jak mówiłam. Dość. Dobra, idziemy w takim razie tutaj, dalej w głąb wagonu. Mój Boże, Oskarze! Oskarze! Mów do mnie! No właśnie, Oskar, jak widać, jest zakneblowany i związany. Więc może go trochę oswobodźmy może. Wszystko w porządku? To jest absolutnie niedopuszczalne, nie do przyjęcia i nieopisane. Zostałem zaatakowany. Co masz na myśli, że zostałeś zaatakowany? Moje ręce, nie mam już ich, zostały skradzione. Mój Boże, nie masz rąk. Ale kto to zrobił? Co tu się dzieje? Jednej rzeczy możemy być pewni, Kate Walker. Ta haniebna zbrodnia została popełniona przez barbarzyńcę, zepsute indywiduum, którego zachowanie pozbawione jest finezji. Czy przyjrzałeś się napastnikowi? Powiedz dokładnie, jak to się zdarzyło. Stałem tutaj, polerując mój metalowy mechanizm. Pomyślałem sobie, że przez ten pył w powietrzu dobrze byłoby... Oskarże! Byłem bardzo zajęty, gdy nagle poczułem dwie silne ręce chwytające mnie z tyłu i związujące mnie, zanim mogłem zdążyć się obronić. Chciałem krzyczeć, ale napastnik zakneblował mnie tak, że nie mogłem wydać z siebie żadnego dźwięku. Potem pozbawił mnie rąk za pomocą przerażających szczypcy. To było straszne! Wierzę ci, mój biedny Oskarze. Ale czy go widziałeś? To był prawdziwy barbarzyńca, mówię ci. Miał nabiegłe krwią oczy, stalowe zęby i brązową, łuskowatą skórę. I wydzielał cuchnące zapachy. To był potwór, Kate Walker. Prawdziwy potwór. A miał też... broń. Oskarze, proszę, uspokój się. Wszystko będzie w porządku. Tak, Oskar. Naprawdę widocznie się przejmuje całą tą sytuacją i zresztą się nie dziwię. Każdy by się przejmował, gdyby na przykład, nie wiem, odcięto mu ręce nagle. W ogóle właśnie to jest interesujące. Po co temu komuś były ręce Oskara? W sensie... akurat konkretnie ręce, a w zasadzie dłonie. No to właśnie nie wiadomo. Po co do diabła potrzebne mu są ręce automatu? Sam się o to pytam, ale moje ręce to dwa technologiczne cudeńka. Proszę, obiecaj mi, że przyniesiesz je nietknięte jak najszybciej. Jestem do nich bardzo przywiązany, Kate Walker. Byłeś do nich przywiązany, Oskarze. Tak jak mówiłeś. I jestem odważną i pomysłową kobietą.
Dziękuję, Kate Walker, ale poza tym proszę cię, uważaj na siebie. O to się nie martw, Oskarze. Jezu, jak on w ogóle wymachuje tymi przedramionami przed bez dłoni. To też wygląda, może nie tyle zabawnie, ale no jakiś dramatyzm do sytuacji dodaje na pewno. Dobrze, Oskarze. Chodźmy znaleźć tego ręcznego bandytę. Tym razem to nie będzie dla nas drobnostką. Kate Walker, proszę nie myśl, że ten problem mnie nie niepokoi, ale jeśli nie masz nic przeciwko temu, wolałbym zostać tutaj, by być po bezpiecznej stronie. Poza tym maszynista nigdy nie porzuca swojego pociągu. Tak, pewnie. Kolejny dobry powód, by nie podać pomocnej, to znaczy, by mi nie pomóc. Kate Walker, nawet automat zasługuje na odrobinę współczucia. Właśnie zostałem brutalnie napadnięty. O, chyba nadchodzi jeden z moich spazmów. Stoję na krawędzi załamania mechanicznego. Dobrze, odpocznij sobie, Oskarze. Bez rąk i tak na niewiele się przydasz. Tak, jedni mają załamania nerwowe, on ma załamanie mechaniczne. W sumie się nie dziwią, ale dobra. Oczywiście nam nie pomoże. Czy pamiętasz coś jeszcze, Oskarze? Powiedziałem ci wszystko i wolałbym już o tym więcej nie myśleć. To było dawno i nieprawda, co? Jak sądzisz, w jakim wieku był ten napastnik? W jakim wieku? Takie potwory są nieśmiertelne. Mówię ci, moje tryby zamarły ze strachu. Uderza mnie, że był to starszy człowiek. Ktoś znający się na automatach. Ekspert wiedzący, jak odczepić parę rąk za pomocą szczypcy. Obawiam się, że nie rozumiem. A może to był sam Hans Vorarlberg? Kate Walker, pomimo szacunku, jakim cię darzę, pozwól, że powiem, iż pomysł ten jest głupi. Ojciec nigdy by nie zaatakował swojego potomstwa. Zbierz się do kupy. Muszę mimo mojej wrodzonej skromności zauważyć, że napastnik musiał mieć wielkie mięśnie, by powalić automat mojej postury. Może masz rację, Oskarze. Przepraszam. Czy twój napastnik ukradł coś jeszcze? Jak tylko ukradł moje ręce, to zaraz uciekł. Przynajmniej to jakaś dobra nowina. Pociąg jest nietknięty. Co masz na myśli przez nietknięty? Ja jestem maszynistą pociągu. On jest zaprojektowany dla mnie, a ja dla niego. Okaleczając mnie w tak podły sposób, ten barbarzyńca również uszkodził naszą lokomotywę. Bez mnie i moich rąk nigdzie nie pojedziemy. Oczywiście. Dobrze. To może powiesz mi, jak działa pociąg? To jest surowo zabronione, Kate Walker. W pociągu jest tylko jeden maszynista i ja nim jestem. Na pewno nie masz licencji lub pozwolenia, ani nawet zgody dla zastępcy maszynisty. Czy naprawdę sądzisz, że mamy czas na tę całą biurokrację, Oskarze? Przepisy to przepisy, Kate Walker. No dobra, to żegnam. Dobrze, skończyłam. Uważaj na siebie, Oskarze. Powodzenia, Kate Walker, i nie zapomnij o mnie. Nie da się, Oskarze. Serio. Tyle lat miałam przerw. W sensie, miałam dosłownie parę przerw po kilka lat od tej gry i nigdy cię nie zapomniałam. To się po prostu nie da. No dobra, ale w takim razie sobie przy okazji obejrzymy cylinder z Comcol z Gradu. A mnie denerwuje ten kursor. No ale cóż, bywa. Trzeba się przemęczyć po prostu. W Valadilajne leczymy rany po latach wojny. Niektórzy ludzie powracają, inni nie. Powoli wraca życie w miasteczku, ale trzeba jeszcze czasu. Z wyrazami miłości, Anna. Tak swoją drogą zauważyłam chyba taki lekki błąd animacyjny, albo jakieś takie niedopatrzenie, które rzuciło mi się w oczy już w Barkstadt, bo chyba jest tam takie samo, tak mi się wydaje. Ale powiecie co, w sumie sobie spojrzę od razu, bo kto mi broni. Można sobie obejrzeć ponownie ten cylinder z Barkstadt, więc powiedzmy, że do eksperymentu... O właśnie, jak widzicie, jest ta cała pozytywka, a nie ten piedestał. I to samo jest właśnie w tym cylindrze z Comcol z Gradu. I wiecie, i to tak dosłownie zauważyłam dość przypadkowo, rzuciło mi się w oczy, ale tak pierwszy raz w ogóle, jak to grałam paręnaście razy, to zauważyłam, to serio.
Ale dobra, w takim razie wychodzimy już stąd. Nie będziemy tu siedzieć cały czas i to jest właśnie... Ale ciekawe, czy to jest właśnie niedopatrzenie animacyjne, specjalnie zrobione, taki easter egg pseudo, czy... Czy błąd po prostu w produkcji. Nieważne. W każdym razie... kurczę, nie wzięłam. Czemu mi nie mówicie, że nie wzięłam? Jeszcze raz do pociągu trzeba iść. Mianowicie, trzeba wziąć broń, którą dokonano to paskudne przestępstwo i zaatakowano Oskara. Mianowicie potrzebne nam są skrzypce. Tak więc idziemy tutaj do Oskara ponownie. I tutaj są te szczypce. Ponownie. Dobra, jeszcze się tylko upewnię, że tam niczego nie było. Nie było. W ogóle jak teraz wezmę walizkę, to... Aha, jest ten sam dialog, okej. Myślałam, że będzie jakiś nowy, ale jednak nie. Więc trochę smutek. No ale tak, idziemy w takim razie dalej. Swoją drogą chciałam coś jeszcze powiedzieć na temat Oskara, ale już mi trochę wypadło z głowy, co? Tak, idziemy w każdym razie znowu do pomnika. I się znowu wespniemy na górę. A wiem, co chciałam powiedzieć na temat Oskara. Mianowicie, że wiecie, że skoro jest automatem, to w sumie jestem ciekawa, czy on sam ma jakieś takie konkretne pozwolenia, bo został skonstruowany jako maszynista, ja to rozumiem, ale ciekawe właśnie, czy został jakby zatwierdzony przez burmistrza i w ogóle. Znaczy, jeśli tak, to prawdopodobnie w ramach jakiejś, nie wiem, znajomości z Anną Vorarlberg albo właśnie coś takiego. Więc, no jak mówię, dość interesująca kwestia. W ogóle tutaj animacja się baguje. Jak Kate wchodzi po drabinie. Całkiem normalne. Dobra, w takim razie przesuwamy się o ten jeden stopień do przodu. I teraz sobie wychodzimy. No i jak widać, albo bardziej zaraz będzie widać, mamy tutaj taką przestrzeń i sobie przeskoczymy. No i fajnie. No i poproszę tutaj spojrzeć, jak widać mamy tutaj jakąś blachę metalową czy coś. I mamy tam dalej pomieszczenie, do którego chcemy wejść, tak więc bierzemy sobie nasze szczypce. I Kate tutaj, jak widać zresztą, wycina sobie wejście. Ja bym już tutaj poszła o krok dalej i wycięła sobie jakieś większe przejście, ale to ja. No i dobra, w takim razie przechodzimy. A, bo tutaj nie można, dobra, no chyba, że... Okej, i mnie interesuje przejście dalej i spojrzenie tutaj. I interesuje mnie to i to jest świeca zapłonowa. Nie wiem, nie pytajcie mnie. W sensie ja wiem, że takie coś jest w silnikach, natomiast no, ja się nie znam na takich elementach. Tutaj w ogóle mamy jakieś rury widoczne. Czy coś jeszcze tutaj widać? Ha. No dobra. Nie bardzo w sumie bym powiedziała. Dam się przejść? Chyba nie. Nie przejdę. No, tak więc wracamy. Wracamy na dół. Nie do Oskara, chociaż blisko. I pewnie byście pomyśleli, mamy szczypce, to zdołamy przejść tam, w to miejsce, w którym nasz zbieg z rączkami Oskara uciekł sobie. Ale nie, nie pójdziemy tamtędy. Musimy znaleźć inną drogę, ponieważ, no, jak mówiłam, nie da nam kompletnie nic, że tam pójdziemy nawet, bo tam jest po prostu przejście zamknięte. On zamknął za sobą i po prostu, no... I nic my z tym nie zrobimy, koniec, kropka. Więc cóż, standardowo jak to w Syberii, teraz trzeba iść na drugą stronę lokacji. Na drugi koniec lokacji może bardziej. Znaczy, na drugi koniec Komkolsgradu dostępny tutaj. Tak więc biegnij, Kate, biegnij. Chciałabym naprawdę, żeby ona biegła szybciej. Ale cóż, bywa i tak, będę cierpliwa, powiedzmy. Chociaż z natury jestem raczej niecierpliwa. Więc, no, będzie ciężko. No i tak, interesuje nas tutaj ta dźwignia i sobie jej użyjemy. Ach, ta melodia w tle, Boże, uwielbiam absolutnie. No to dobra, wchodzimy w takim razie.
Ktoś do nas dzwoni. W dobrym miejscu, że tak powiem. Halo? Halo? Kate, tu Dan. Słyszysz mnie? Dan? Dan? To ty? Nie słyszę cię zbyt dobrze. Dan? Chcę pogadać. Muszę pogadać. Nasza ostatnia rozmowa nadal... to ważne. Dan? Przerywa. Zadzwonię do ciebie, gdy wyjdę z tej kopalni. Kopalni? Kate! Dzieje... muszę pogadać! Słuchaj, coraz gorzej cię słyszę. Rozłączam się! No, wybrał sobie porę odpowiednią. Tak, w każdym razie nie opłaca się dalej iść, ponieważ Kate stwierdzi, że jest dużo za ciemno. Zresztą, no, żadne światła się nie palą. Ja się w sumie nie dziwię, też bym nie chciała iść w ciemności, dlatego nas zainteresowała tutaj maszyneria tutaj obecna. I potrzebne nam jest tutaj świeca zapłonowa, przełączamy dźwignię. No. I dzięki temu mamy prąd i światło. Jej! I teraz możemy iść dalej. Ona by się zatrzymała właśnie w momencie pójścia w tamtą stronę. To by się po prostu w pewnym momencie zatrzymała i zawróciła, mówiąc, że jest za ciemno. O Jezu, szczurek! I ekran jakiś działający jeszcze, żeby było śmieszniej. W ogóle ciekawe, że właśnie tutaj działają rzeczy. Windy, światła, ekrany. W ogóle ciekawe, czemu ten ekran jest uruchomiony. Tak, natomiast właśnie mamy tutaj drugą windę i jedziemy nią na górę. I tutaj mamy te wrota, które, jak mówiłam, zresztą są zamknięte, więc sobie je otworzymy. Bo kto broni? No. I jak widać, właśnie udało się je otworzyć. I teraz, żebym ja jeszcze strony pamiętała, w którą stronę będzie prawidłowo pójść. Powiedzmy, że pójdziemy to tutaj... No idź, że... Kate. No. No, nareszcie. Dobra, więc jak mówię, powiedzmy, że pójdziemy tutaj i oczywiście pomyliłam strony. Chcę iść tu. Tę stronę. O, i tutaj jak widać mamy wielkie organy, które zresztą było widać trochę przez okno. Natomiast już wam tego nie informowałam was o tym, o. No i tak, jak widać tutaj mamy... pewną postać siedzącą, raczej pewien automat, jak zresztą widać. No i jak widać też są tutaj rąsie naszego pięknego Oscara, które są w ogóle zakryte czymś, więc chamstwo, tak lekko mówiąc, nie jesteśmy w stanie ich sobie wziąć. Szczypcami też nie da rady, więc... Więc no po prostu mamy problem lekki. No ale dobra, idziemy w takim razie na drugą stronę, teraz, tam gdzie ja wcześniej się pomyliłam. Poszłam w tamtą stronę zamiast iść właśnie w tą. Boże, czy ja się tak jąkam? W sensie nie, no dla mnie jest normalne, że się jąkam, ale w dalszym ciągu trochę to boli. Mnie. Tak, idziemy tutaj i interesuje nas ta drabina. Tak, mamy tutaj jakąś właśnie plakietkę po rosyjsku, ponieważ właśnie Komkosgrad, jeśli dobrze pamiętam, to się mieści gdzieś w Rosji. I proszę ja was, dobrze radzę, dopóki będziecie widzieć animację, która się zaraz pojawi, radzę wyłączyć głośniki, ponieważ dźwięk jest iście denerwujący. Jest zażegnany. Matko, ale to ten dźwięk, aj! W sensie, nie wiem, czy to tylko ja, czy wy też może, nie wiem, podzielcie się swoimi wrażeniami, ale zawsze jak ja słyszę tego typu piszczące dźwięki, to mam ochotę tak zagryźć zęby z całej siły i tak... Wzmacnia gniew, albo wywołuje gniew może bardziej. Agresję wywołuje, o! Niebezpieczne. W każdym razie wchodzimy tutaj. Tutaj pseudo kabiny. No i jak widać, mamy tutaj skurkowańca. Halo, tutaj ręce do góry, oddawaj mi ręce mojego Oscara. Hej, ty, kim jesteś? Uważaj, ostrzegam cię, nie boję się ciebie. Czego chcesz? Dlaczego to zrobiłeś? Mam szczypce i śrubokręt. Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Myślisz, że kradzież to tylko nieporozumienie, co? Oddaj mi moje ręce, teraz! Twoje ręce? A co masz tam przy ramionach?
Wszystko ci wytłumaczę. Zrozum, nie jestem złodziejem. A ciekawe kim? Włamałeś się do mojego pociągu. Napadłeś mojego maszynistę. Okaleczyłeś go i ukradłeś jego ręce. Poza tym nie jesteś złodziejem. Nie ukradłem ich, panienko. Tylko pożyczyłem na chwilę. Chyba sobie żartujesz. Nie żartuję z ciebie. Nie pozwoliłbym sobie na taką swobodę. Należą do Oskara, mojego maszynisty automatu. Dlaczego je ukradłeś? Są wyjątkowe. Prawdziwe cuda mechaniki. Nigdy nie byłbym w stanie sam zaprojektować takich rąk. Nigdy. Cóż za fachowość. Cóż za precyzja. To niesamowite. Absolutnie wyjątkowe. Dobra, pozachwycałeś się, to teraz je oddaj. Że ci się podobało, to je ukradłeś? Tylko je pożyczyłem, panienko. Czasowo, rozumiesz? Oczywiście zwrócę je, gdy nie będą mi już potrzebne. Możesz... Słucham? Zrozum, że te ręce są potrzebne do ukończenia mego planu. Nareszcie ukończę pianistkę automat i spełnię moje marzenia. Wszystko jest już na miejscu. Zamieniłem tę starą, zbędną fabrykę w magiczny teatr. Jak widzisz, piece, rury, kominy zostały zamienione w jedne gigantyczne organy. Będę mógł akompaniować najwspanialszej śpiewaczce żyjącej na ziemi. Teraz potrzebna jest mi tylko ona. Ach tak, człowiek z obsesją. Swoją drogą dość przerażająco wyglądający, bo szczerze? No spójrzcie wy na niego. No patrzcie wy na niego. W sensie ja rozumiem, że tutaj ma ciemne ręce, ale ja osobiście twierdzę, że to są rękawiczki jakieś, a tutaj jest jego prawdziwa szyja i broda, a tutaj ma jakąś maskę. Matko Boska, jak to przerażająco wygląda. Jakby, błagam, jakbyście takiego spotkali, to naprawdę by się przydały ten śrubokręt i te szczypce. Chociażby, żeby go zdzielić po głowie. I właśnie to bym zrobiła w sumie na miejscu Kate, bo tak wiecie, poczekać aż się on odwróci, albo nawet jak siedział w tym fotelu, to właśnie go zdzielić czymś przez łeb. No ale dobra, w takim razie pogadajemy z nim. Kim jesteś? Siergiej Borodin. Dyrektor miasta przemysłowego Komkolsgrad, lub przynajmniej tego, co z niego zostało. A kim ty jesteś tak naprawdę i dlaczego zatrzymałaś się bez zgody na mojej stacji? Nie wybrałam twojej stacji na przystanek, ale mój pociąg ma problem techniczny. Nazywam się Kate Walker i jestem amerykańskim prawnikiem. No, poczuj respekt. Miło, że przyjechałaś z tak daleka mnie odwiedzić. Ach, powtarzam. Nigdy nie miałam zamiaru zatrzymywać się tu. Jestem w podróży służbowej, jestem prawnikiem, do cholery! Tak, a jaki masz tu interes? Jak już mówiłam, głupia awaria mechaniczna. Swoją drogą, z tego co mi wiadomo, akurat Rosjanie mają taki zwyczaj kulturalny, powiedzmy. Mianowicie, że jeśli spotkają podróżnika, który ma problem, to powinni właśnie mu pomóc, coś takiego. Po prostu wiecie, że no, że jak spotkają kogoś, kto jest w drodze i potrzebuje pomocy, to pomogą. To jest właśnie taka rzecz dla nich kulturalna, powiedzmy. Więc właśnie ciekawe, że Borodin nam utrudnia życie. Przykro mi, kompletnie nie rozumiem nic z twojej opowieści. Bez rąk mojego maszynisty nie ruszę się w dalszą podróż. Wszystko, co zaprojektowałem, wszystko, co wymyśliłem, wszystko jest dla niej, czy rozumiesz? Nie. Jej, och, usłyszeć ponownie jej śpiew tutaj w mojej fabryce. Ale kim ona jest? O kim mówisz? Helena, jedyna, Helena Romański. Jej głos jest taki czysty, jak anioła. Pewnego dnia przyjechała tutaj do Komkolsgradu. Śpiewała, no wiesz, wtedy, gdy nasze miasto przemysłowe było u szczytu. Och, to już tak dawno, to było jak nierzeczywiste, to było magiczne. Ocaliła moje życie i nadała mu sens.
Kiedy się dowiedziałem, że program wydobywczy miał być porzucony, a to miasto przemysłowe miało pójść w zapomnienie, że ja, jego dyrektor, byłbym nikim, tylko strażnikiem tych rdzewiejących resztek minionych lat, wtedy po raz pierwszy obmyśliłem plan sprowadzenia z powrotem Heleny Romańskiej do tej fabryki, ale tym razem śpiewałaby tylko dla mnie samego. A czy jej się to podoba? Pewnie, pewnie. Jak się dowie, że to wszystko zrobiłem dla niej. Gdy zda sobie sprawę, jak przemieniłem rozległą sieć rur i kanałów, by stworzyć najbardziej imponujący organ wszechczasów. Wtedy, wiesz, to nie było małe osiągnięcie, panienko. Kiedyś płynęło tędy płynne żelazo. Teraz niosą się tu tylko piękne melodie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę stworzyć pianistkę automat. Rozpaczałem, że nigdy nie uda mi się stworzyć rąk, które byłyby wystarczająco skomplikowane, ale wtedy ty przyjechałaś. Co za szczęście, nie sądzisz? Tak, to był szczęśliwy zbieg okoliczności dla kogoś stąd. Więc kiedy powróci tu Madame Romański? Kiedy odzyskam moje ręce? Nie wiem. Może ktoś powinien jej poszukać, powiedzieć. Hej, może ty powiedz. Im szybciej ją sprowadzisz, tym wcześniej wyruszysz w swą dalszą podróż służbową. Czy to nie świetny pomysł? A obiecujesz, że gdy Helena zaśpiewa, oddasz mi ręce mojego automatu? Obiecuję, moja droga. Masz moje słowo. Cóż, chyba muszę ci uwierzyć. Dokąd w takim razie mam ruszyć na łowy za tą śpiewaczką? Nie mam pojęcia, ale jako kobieta światowa nie powinnaś mieć żadnych problemów z jej odnalezieniem. Helena Romański była światową sławą. Zebrałem wiele przedmiotów, pamiątek po niej, które trzymam w pokoju. Świątyni jej osobistej chwały powinnaś to zobaczyć. Koleś, czego ty się wdychałeś, ja się pytam. Te metale ciężkie w powietrzu, o których mówił Oskar, ci nie służą, naprawdę. Tak jednakże mamy z nim jeszcze do pogadania, trochę. Cała ta historia jest bardzo zwariowana. Bardzo zwariowana to lekko powiedziane, gościu jest... No ja bym powiedziała, że jest szalony i niebezpieczny, ponieważ on właśnie okradł nas, to po pierwsze. Po drugie, ma obsesję na punkcie śpiewaczki. Po trzecie, zaprojektował dla niej to wszystko, w ogóle się z nią nie konsultując, co oznacza, że chce ją sprowadzić, nomen, nie wiem, na siłę? Tak to przynajmniej brzmi, że wiecie, że nieważne na bez względu na środki, to on chce dopiąć swojego celu, koniec, kropka. Przynajmniej dla mnie tak to właśnie wygląda. A gdybym pomogła ci zrobić inne ręce tylko dla twojego automatu? Po co komplikować życie, skoro już mam to, czego mi trzeba? I szczerze wątpię, że byłabyś w stanie stworzyć tak wspaniałą parę rąk. Nie no, dzięki. W końcu, jakby nie było, Oskar podróżuje ze mną. Dlaczego to nie ja miałabym stworzyć jego ręce? W sensie Kate, oczywiście. Ja się utożsamiam z Kate w tej chwili, więc no. Swoją drogą, takie... On mówi, że po co komplikować życie. Tak, ułatwia swoje, komplikując moje, nie? Po co komplikować życie? Wspominałeś coś o pianistce automacie, prawda? Gdzie go znalazłeś? Sam go skonstruowałem, moja droga. Z wyjątkiem rąk, oczywiście. Przyznaję, że nie doceniłem złożoności tej części projektu. Ręce pianistki są przecież bardzo ważne, ale dosyć. Teraz ma już doskonały zestaw rąk. Twoja pasja mnie zadziwia. Czy zaprojektowałeś tu jeszcze jakieś inne automaty? Nie, nakręcane mechanizmy nie interesują mnie zbytnio. Po prostu potrzebny był mi robot zdolny akompaniować na olbrzymich organach Helenie Romańskiej. Dostosowałem istniejący model, wybrakowany automat sekretarki. Zrekonstruowałem i przystosowałem go do nowej funkcji. Istniejący model, powiadasz? Czy znałeś kiedyś Hansa Vorarlberga? To był geniusz mechaniki, tak jak ty. Hans Vorarlberg, tak. Lub może... nie wiem. Nie. Pewnie, rozumiem. Jednak zadziwia mnie liczba automatów funkcjonujących w tym porzuconym kompleksie.
Moja droga, jedno jest pewne. Przez wiele lat byłem tu całkiem sam. Jeżeli ten człowiek przyjechał do tego miasta, to wyjechał dawno, dawno temu. No tak, właśnie. Ale my wiemy, że on tu był, koniec, kropka. Ponieważ znaleźliśmy właśnie ten cylinder, który nam pokazał, że on tu był. Swoją drogą, jeśli on jest taki dobry właśnie w zakresie mechaniki i w ogóle, to dlaczego by nie zrobił pary rąk na podstawie rąk naszego Oscara? Bez sens kompletny, ale dobra. Wchodząc do pociągu, wtargnąłeś na własność prywatną. Wszystko w tym mieście, słodka damo, należy do państwa. A co do wszystkich planów i celów, państwem w tym mieście jestem ja. Pociąg nie jest częścią tej fabryki. A poza tym, nigdy byśmy się tu nie zatrzymali, gdyby silnik nie wymagał nakręcenia. Cóż, tak długo jak twój pociąg znajduje się na stacji, może zostać zarekwirowany i wykorzystany do celów przemysłowych. Wykluczone. Zabraniam robić coś takiego. Może nie będę musiał. Przypuszczalnie moglibyśmy dojść do jakiegoś porozumienia, słodka damo. Oby szybko. Czy tylko ja mam jakieś dreszcze przechodzące przeze mnie, jak tylko słucham, co on mówi? Wybacz, muszę iść. Niech tak będzie. Idziemy stąd. Pa, pa, do widzenia. Naprawdę mnie przechodzą jakieś dreszcze, jak na niego patrzę normalnie do dzisiaj. W sensie patrzę, słucham i w ogóle... Gościu jest absolutnie, absolutnie przerażający. Dobra, idziemy w takim razie do tej metalowej puszki, która została zsunięta na łańcuchach. Swoją drogą ciekawa kwestia, żeby tak podsunąć cały pokój, można powiedzieć, na właśnie łańcuchach. Ale dobra, kto broni? Tak, i rzecz, którą tutaj widzimy, jest również absolutnie moim zdaniem creepy. Jak widzicie, zdjęcia pani Heleny i jej suknie, albo wzorowane na jej sukniach. Tutaj jeszcze toaletka, jakaś kanapa. Matko. Dobra, mamy tutaj jakiś dziennik. Oczywiście, przeczytajcie sobie. Złoty krążek. O, to też jest dowód, że właśnie był tutaj Hans Vorarlberg. Jak widać, tutaj mamy Borodina oraz właśnie Hansa. Tak, bo to ten niski człowieczek to jest Hans. Hans Vorarlberg. I tutaj jest dla nas istotna podpowiedź, mianowicie, że Helena Romański zna się z Frankiem Malkowiczem, którego znamy my. I że się wycofała. Tak więc tyle jest nam znane i tutaj mamy jakieś listy od Borodina, jak widać. Adresat nieznany, zwrot do nadawcy. Czyli no, próbował, ale się nie udało, tak? No dobra. I w tej chwili sobie jeszcze na odchodne w sumie skorzystamy z naszego telefonu i zadzwonimy do mamy, która przecież się kontaktuje dość intensywnie z panem Frankiem, więc może nam pomóc. Cześć, mamo. Katie, ale niespodzianka. Ale która to godzina? Dlaczego dzwonisz do mnie w środku nocy? Wybacz, mamo, zapomniałam o strefach czasowych. Obudziłam cię? Oczywiście, że mnie obudziłaś. Spałam tak głęboko. Muszę spać dużo dla podtrzymania urody. O, jutro czeka na mnie szalony dzień. Przepraszam, ale to bardzo ważne i pilne. Nie mam za dużo czasu. Skoro to nie może poczekać do jutra, cukiereczku, no to powiedz mamusi, co się dzieje. Jeśli chcesz, bym zadzwoniła za ciebie, to Dana, to wybij to sobie z głowy. Mamo, posłuchaj, proszę. Mówiłaś, że spotykasz się z tym Markowiczem, albo jak mu tam? Nie, Malkowiczem, Ponczusiu. Frankiem Malkowiczem. Tak, prawda, więc on jest śpiewakiem operowym, czyż nie? Dokładnie. Mówią, że miał najlepszy głos w swych czasach, kochanie. Wyobraź sobie. To fantastycznie. W takim razie musiał znać słynną śpiewaczkę, Helen Romański. Ona też jest Rosjanką. Możesz go spytać? Kochanie, jeśli szukasz gwiazd, to Frank znaje wszystkie. Zaraz go obudzę i sam ci powie.
To znaczy, że on jest... Katie, jesteś tam jeszcze? Frank mówi, że kiedyś się prowadzał z jakąś Romański, ale to było platoniczne. Wiesz, jacy są ci śpiewacy. Ona jest wspaniałym sopranem. Super! Czy on wie, dokąd ona wyjechała? Czy nadal śpiewa? Gdzie mieszka? Chwileczkę, Ponczusiu. Frank mówi, że była bardzo chora i wycofała się z obiegu. Pojechała się leczyć do jakiegoś kurortu. Wydaje mu się, że do Aralbadu, ale to było 15 lat temu i nie jest pewny. Wiesz, kochanie, zawsze, gdy się obudzi, potrzebuje troszkę czasu na rozkręcenie się. Chyba nie chcą wiedzieć. Dzięki, mamo. I dla Franka też. Jesteście fantastyczni, kocham was oboje. I jeszcze raz dzięki. Zadzwonię później. Tak, swoją drogą również wykminienie tego, że należy zadzwonić właśnie do mamy w tej sytuacji, chwilę mi zajęło z uwagi na to, że kiedyś czytałam trochę mniej ze zrozumieniem i dla mnie informacja, że Helena właśnie się znała z Frankiem Malkowiczem, w ogóle mi nie zatrybiła w głowie. Ale cóż, w każdym razie w tym momencie sobie przerwiemy, tak więc dzięki wam wielkie ludzie za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że będziecie też oglądali kolejne. No i do usłyszenia z tym razem, cześć!